W poprzednim odcinku omawiałam najczęstsze błędy w łazienkach i w związku z dużym zainteresowaniem tym tematem oraz na Waszą prośbę przygotowałam kolejny odcinek, tym razem o najczęstszych i najpopularniejszych błędach kuchennych. W kuchni zazwyczaj spędza się całkiem sporo czasu i wykonuje się w niej wiele różnych czynności, dlatego pomieszczenie to powinno być dobrze zaprojektowane, wygodne, mieć dużo miejsca do przechowywania i być atrakcyjne dla oka. Czy da się połączyć ze sobą wszystkie te elementy? Tak. Najpierw jednak trzeba wiedzieć, w jaki sposób to zrobić, żeby móc cieszyć się świetną przestrzenią. Ja jestem Kaja i wraz z mężem prowadzę firmę Brainhouse, która zajmuje się tworzeniem inteligentnych domów oraz instalacji fotowoltaicznych. A w związku z moim zamiłowaniem do architektury wnętrz, designu i nowoczesnych technologii, powstają te oto filmy, w których dzielę się z Tobą swoimi największymi pasjami. Przechodząc do rzeczy, zacznę od rozwiązania, które zawsze niezwykle mnie zastanawiało. Dlaczego tak często w najfajniejszym miejscu w kuchni, czyli tuż przy oknie, z którego niejednokrotnie mamy piękny widok na zewnątrz, umieszcza się zlew kuchenny? W dobie niebywałej popularności zmywarek argument o przyjemnym widoku podczas mycia naczyń jest raczej nietrafiony. No dobra. Zawsze zdarza się, że mimo posiadania zmywarki i tak kilka naczyń zmywamy ręcznie w zlewie, ale umówmy się, czynność ta zajmuje niewiele czasu i jest stosunkowo rzadka. Czy w tej sytuacji nie lepiej byłoby mieć po prostu kawałek blatu kuchennego, przy którym szykowanie potraw jest wygodne i sprawia nam dużo przyjemności m.in. ze względu na widok za oknem i dobre doświetlenie blatu roboczego? Przy której czynności zatem spędzamy więcej czasu? Przy codziennym przygotowywaniu potraw czy zmywaniu kilku naczyń, których akurat nie włożyliśmy do zmywarki? Myślę, że odpowiedź jest jednoznaczna. Ponadto zlew montowany przy oknie ze względu na umiejscowienie baterii kuchennej może sprawiać duże trudności przy otwieraniu okna. Oczywiście można zamontować specjalną baterię podokienną, która się składa i jest to wygodne rozwiązanie, kiedy chcemy okno otworzyć, lub baterię tą można oddalić od okna na tyle, by jego skrzydła mogły otwierać się bezkolizyjnie i z łatwością mijać baterię. Ale jeżeli mamy na przykład okno jednoskrzydłowe i klasyczną baterię, jego otwarcie niestety nie będzie możliwe. Kolejnym utrudnieniem w przypadku posiadania zlewu przy oknie jest woda, która zwłaszcza przy silnym strumieniu zwyczajnie chlapie się na szybę, pozostawiając na niej ślady. Dlatego jeżeli tylko istnieje możliwość zamontowania zlewu w innym miejscu, zdecydowanie warto zostawić sobie wolną przestrzeń tuż pod oknem. Paradoksalnie wiele przyjętych i ogólnych standardów wcale nie ułatwia wszystkim życia. Weźmy na przykład wysokiego faceta, który ma ponad 1,90 m wzrostu. W jego przypadku wszelkie standardowe wysokości do blatu kuchennego będą zwyczajnie niewygodne i zdecydowanie za niskie oraz będą powodować garbienie się podczas przygotowywania posiłków. Zatem czy jest w ogóle zasadne zadawanie pytania, na jakiej standardowej wysokości powinien znajdować się blat roboczy? Niekoniecznie. Mimo że standardowa wysokość około 90 cm jest w zasadzie uśrednioną wysokością, to przy urządzaniu kuchni pod wymiar, tak by była ona idealnie dopasowana do naszych potrzeb i by blat roboczy był wygodny, liczy się każdy centymetr. Jeżeli domownicy są wysocy, to standardowe wysokości niestety będą za niskie i tym samym niewygodne. Ostateczną wysokość blatu określa jego grubość, czyli z jakiego materiału jest on wykonany, jak również wzrost osoby, która najczęściej z tej kuchni korzysta. No dobrze, zatem jak najłatwiej określić, jaka wysokość blatu będzie dla nas odpowiednia i jak to wygląda w praktyce. Wygodna wysokość blatu roboczego to między 10 a 15 cm poniżej ręki, którą mamy zgiętą w łokciu. Dzięki temu praca przy blacie będzie wygodna, a my nie będziemy się garbić, nie będziemy stać na palcach, ani tym bardziej unosić ręki do krojenia. Podobnie ma się sprawa z wiszącymi szafkami nad blatem. Jeżeli domownicy są niskiego wzrostu, szafki powinny być montowane adekwatnie do możliwości zasięgu ich rąk. Jak widać, zindywidualizowane wysokości mebli w tym pomieszczeniu dają największy komfort i wygodę jego użytkowania. Elementem, który może spędzać sen z powiek, jest dobór odpowiedniego blatu kuchennego. O
Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań z różnych przedziałów cenowych, więc każdy może wybrać to, co mu się podoba najbardziej i co jest w zasięgu jego budżetu. Niestety, nie zawsze drogie rozwiązania są rozwiązaniami najlepszymi. Jeżeli zastanawiasz się nad tym, jakie funkcje powinien spełniać dobry blat kuchenny, to z pewnością warto pomyśleć o odporności na rysy, wysoką temperaturę, łatwość czyszczenia, no i oczywiście atrakcyjny wygląd. Weźmy zatem na tapet blat z korianu, o którym wspominałam już w tym oto filmie. Materiał, który z jednej strony jest ciekawym rozwiązaniem, bo można z niego tworzyć jednolite powierzchnie bez jakichkolwiek łączeń. Można również z łatwością go wyginać w różne kształty. Jest on niewątpliwie bardzo przyjemny w dotyku, jednak na tym jego zalety niestety się kończą. Jest to materiał bardzo miękki i podatny na najdrobniejsze zarysowania. I nie mam tu wcale na myśli krojenia nożem bezpośrednio na jego powierzchni, ale zwykłe przesuwanie talerzy, kubków czy innych naczyń kuchennych. Za każdym razem, kiedy przesunie się zwykły talerz, na blacie zostają bardzo widoczne rysy. Dla wszystkich osób, które zwracają uwagę na takie rzeczy, niestety nie będzie to dobrym rozwiązaniem. Kolejnym przykładem materiału, m.in. wykorzystywanego na blat kuchenny, który od kilku lat jest niezwykle popularny we wnętrzach, jest marmur. Kojarzony z luksusowymi wnętrzami, zaczął być niestety wykorzystywany przez projektantów jako materiał tak uniwersalny, który sprawdzi się niemalże wszędzie. Niestety nic bardziej mylnego, bo w przypadku blatów kuchennych jest materiałem mocno problematycznym ze względu na swoje właściwości chłonne. Wylanie czegokolwiek na jego powierzchnię i pozostawienie tego przez jakiś czas może wiązać się z jego trwałym odbarwieniem, gdyż substancja ta łatwo w niego wsiąka. Powszechne plamy z kawy, wina, sosów czy keczupu mogą okazać się niebywale trudne do usunięcia, a przecież w kuchni o tego typu zabrudzenia wcale nie trudno. Oczywiście można wspomagać się jego impregnacją, która w pewien sposób chroni przed nasiąkaniem, jednak uważam, że zdecydowanie lepszą i wygodniejszą opcją będzie zastosowanie w tym miejscu po prostu innego materiału. Liczne szafki zamiast szuflad to kolejny element, nad którym warto się dobrze zastanowić. Chodzi tu głównie o wygodę korzystania z tego pomieszczenia. W przypadku szafek niestety dostęp do wszystkich rzeczy jest mocno utrudniony i ograniczony. Żeby wyjąć coś, co znajduje się na przykład na samym jej końcu, najpierw trzeba wyjąć sporo rzeczy z samego brzegu. W tej sytuacji liczne szuflady znacząco ułatwiają korzystanie z kuchni i dają nam możliwość łatwego dostępu do wszystkiego, co znajduje się w środku. Warto pamiętać, by prowadnice do szuflad dobierać odpowiednio do ich obciążenia. Inna prowadnica może być na przykład w szufladzie z przyprawami, a zupełnie inna w szufladzie, w której trzymamy liczne talerze. Oświetlenie w kuchni ma ogromne znaczenie. Jego właściwa ilość, dobre rozmieszczenie oraz odpowiednia jasność daje gwarancję wygody i komfortu. W kuchni powinniśmy zadbać nie tylko o lampy górne, które dobrze oświetlą całą powierzchnię tego miejsca, ale również o oświetlenie blatu roboczego, z którego często się korzysta, a które znacząco ułatwi nam różne prace. W przypadku posiadania wyspy kuchennej nie można też zapomnieć o umieszczeniu oświetlenia tuż nad nią. Kiedy decydujemy się na przykład na wiszące lampy, odległość między lampą a blatem powinna wynosić między 75 a 90 cm. Oświetlenie to nie powinno również wychodzić poza linię wyspy kuchennej. Od jej krawędzi do środka lampy warto zostawić mniej więcej 15 cm. Zachowanie tych odległości sprawi, że obszar ten będzie wyglądał dobrze i przede wszystkim będzie też dobrze doświetlony. Kuchnia to pomieszczenie, które musi pomieścić mnóstwo różnych rzeczy, dlatego tak ważna jest odpowiednia ilość miejsca do przechowywania. I najlepiej, by jak najwięcej tego miejsca można było zamknąć. Duża ilość otwartej przestrzeni, na której znajduje się całe mnóstwo kuchennych sprzętów, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Wprowadza to niepotrzebny bałagan we wnętrzu oraz utrudnia sprzątanie ze względu na liczne dodatkowe elementy, na których osadza się kurz i które trzeba często czyścić. Ponadto, czy zawsze wszystkie elementy, które posiadamy w kuchni, są na tyle atrakcyjne, by umieszczać je na widoku? Niestety nie.
W przypadku kuchni, która jest miejscem, które dużo bardziej się brudzi niż inne pomieszczenia w domu, zdecydowanie warto jak najwięcej rzeczy po prostu chować, by nie były one w ogóle widoczne. Na dziś to już wszystko. Daj znać, co sądzisz o omawianych tu błędach i czy warto byłoby dodać coś jeszcze. Będzie mi również bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz kanał i klikniesz łapkę w górę. Tymczasem żegnam się już, do zobaczenia za tydzień. Trzymaj się ciepło, cześć!